Mamy do rozwiązania takie zadanie. 2 razy 4 trzecie jest równe 8 razy coś. Zatrzymaj ten film i zastanów się chwilę, co tutaj powinno zostać wpisane. W porządku, mam nadzieję, że masz już jakiś pomysł. Sprawdźmy. Przepiszę lewą stronę tego równania. 2 razy 4 trzecie to jest równe 2 razy i zamiast 4 trzecich mogę napisać, że to jest 4 razy 1 trzecia, a 4 razy 1 trzecia to inaczej 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia 4 razy. A to jest to samo 2 razy w nawiasie 4 razy dodana 1 trzecia to jest to samo co 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia, czyli ten jeden nawias i drugi raz taki sam nawias przepisujemy. 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia dodać 1 trzecia. Popatrz, wszędzie tutaj mam dodawanie, zatem mogę usunąć te nawiasy. Spróbujmy. Usuwamy nawiasy. Są nam niepotrzebne, mamy wszędzie dodawanie. I zobacz, ile razy dodaję teraz 1 trzecią. 1 trzecią dodaję teraz 8 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 razy. Zatem to jest równe 8 razy 1 trzecia. Zatem co powinnam wpisać w tym miejscu? Jak widać, 1 trzecią. A 8 razy 1 trzecia to ile jest? To jest 8 trzecich.